po raz pierwszy w Górysowie trafiłem, będąc jeszcze w liceum. Był to przełom lat 50. i 60. Wędrując po skąpo oznakowanych szlakach, częściej błądząc po bezdrożach i rozmawiając z przesiedleńcami, pogrążałem się w mgławicowych tajemnicach tego regionu. Od końca wojny krążyły po całym kraju legendy o skarbach ukrytych tu przez hitlerowców. Dowodem na prawdziwość tych opowieści miało być to, że teren penetrowany był początkowo przez wojsko sowieckie, potem przez tajemnicze grupy operacyjne i w końcu przez amatorów, czyli zwyczajnych szabrowników. Здравствуйте, меня зовут Петр Залуцкий. Да, я журналист из Польши. Хочу спросить, существует ли возможность провести просмотр фонда Российского государственного военного архива в Москве? Потому что я ищу материалы по теме проекта. Z biegiem lat tajemnica Górsowich rosła w mojej wyobraźni niemal tak samo, jak jeszcze kilka lat wcześniej legenda moich wrocławskich gruzów, w których razem z kolegami z podwórka szukaliśmy po niemieckiej broni, ubrań, amunicji, hełmów i masek gazowych, pozostałości po Festung Breslau i jej mieszkańcach. Licząc jednak na to, że kiedyś w jakiejś zawalonej piwnicy, zrujnowanym domu, znajdziemy najprawdziwsze złoto lub skrzynię ze skarbem. Halo? Halo? Guten Tag. Spreche ich damit dem Archiv in Bad Arolsen? Ja. Mein Name ist Piotr Załuski. Ich bin ein Journalist von Polnischen Fernsehen. Ja, ich bin auf der Suche nach Dokumenten, die mit dem Aufbau des Riese-Projektes zu tun haben. Będąc już dziennikarzem, czytałem książki, szukałem dokumentów, odwiedzałem rozmaite archiwa, spotykałem ludzi, którzy te sprawy badali bardzo dokładnie. Czy choć trochę zbliżyłem się do prawdy? To właśnie tutaj, pomiędzy Wałbrzychem a Nową Rudą, między Walimiem a Głuszycą, hitlerowcy rozpoczęli jedną z największych inwestycji budowlanych III Rzeszy. Nie zdołali jej ukończyć. Pozostała tajemnica, którą postaramy się choć częściowo odkryć. Tak wyglądała III Rzesza na tle Europy na początku 1943 roku. Niemiecki Blitzkrieg pokazał nowy sposób prowadzenia wojen i nową organizację stacjonarnych punktów dowodzenia. W całej Europie powstało ich prawie 20. Nosiły nazwę Führerhauptquartier. Na początku lipca 1943 roku bitwa na Łuku Kurskim, największa bitwa pancerna w historii, diametralnie zmieniła sytuację na froncie wschodnim. Porażka wojsk niemieckich była impulsem do poszukiwania nowych, bezpiecznych miejsc dla kwatery głównej. Wybór padł na Dolny Śląsk. Nasza opowieść rozpoczyna się 15 września 1943 roku, kiedy to nad jeziorem Moj na Mazurach w siedzibie organizacji Totta spotkał się minister uzbrojenia Rzeszy Albert Speer z Xawerem Dorszem, szefem sztabu organizacji Totta, i Leo Müllerem, inspektorem budowlanym. Leo Müller był zastępcą architekta Siegfrieda Schmelchera, któremu Speer powierzył opracowanie projektu nowej kwatery głównej dla Führera. Schmelcher już wcześniej nadzorował budowy kwater o kryptonimach Tannenberg i Waldwiese w Niemczech oraz Wolfsschlucht we Francji.
Nowa kwatera miała powstać w okolicach Bad Charlottenbrunn, dzisiejszej Jedliny Zdrój, w Eulengebirge, czyli w Górach Sowich, a nazwano ją Riese, a więc Olbrzym. Miała zapewnić bezpieczeństwo nie tylko samemu Führerowi, ale również Naczelnemu Dowództwu Wojsk Lądowych, Dowództwu Luftwaffe i SS, Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeszy i wielu pracownikom pomocniczym, łącznie ponad 27 tysiącom ludzi. Es ergab sich bereits 1943 etwa, dass die Hauptquartiersituation, wie sie war, nämlich Rastenburg als hauptsächliches Hauptquartier, Vinica war ja nur ein Nebenhauptquartier für eine Art von Intermezzo im Russlandfeldzug, ein neues Hauptquartier im Zentrum der östlichen Kriegführung gebraucht wurde, weil es ja darum ging, unter anderem die ungarischen und rumänischen Ölquellen für das Deutsche Reich zu erhalten. Und man musste dann etwas näher als von Ostpreußen heranrücken. Da bot sich natürlich Schlesien grundsätzlich an. Und wenn man in ein Gebirge ginge, hätte man hervorragende Ausgangsmöglichkeiten dafür, geschützt im Untergrund untergebracht zu werden. In Rastenburg war ja alles beispielsweise oberirdisch und musste 1944 aus der Befürchtung, dass Luftangriffe kommen könnten, sehr stark verstärkt werden. Dass hier in Schlesien bereits aus der Vorkriegszeit Fernmeldeverbindungen vorhanden waren. Und damals konnte man nicht wie heute einen Krieg aus großer Entfernung führen durch Satelliten. Heute ist es möglich. W ramach projektu Riese na siedzibę dla samego Führera przeznaczono położony na północy Wałbrzycha Zamek Książ. Na rozmowę umówiłem się z Piotrem Kruszyńskim, który od wielu lat bardzo szczegółowo bada tajemnice projektu Riese. Wokół całego kompleksu Riese, wokół książa, czyli Fürstensteinu z czasów wojny, krąży mnóstwo legend, opinii. Jedna z takich opinii głosi, że tutaj miała powstać kwatera główna Hitlera. Czy taka opinia znajduje potwierdzenie w dokumentach? Z dokumentów wiadomo, że miał być dom dla gości Rzeszy. W Górach Sowich miała być kwatera dla dowództwa. Byłaby tam kwatera, to ci ludzie byliby tutaj w pobliżu, właśnie w Zamku Książ. Podobna sytuacja była również w Berlinie, gdzie był Schloss Bellevue, gdzie goście Rzeszy mieszkali. I analogiczna sytuacja była również w Austrii i w Alpach, gdzie Hitler miał swoją kwaterę na Obersalzbergu. I tam również w Salzburgu, w Zamku Klesheim, był pałac, w którym też dostojnicy z innych państw przyjeżdżali i tam mieszkali. A czy istniał już z góry rozdzielnik, kto gdzie miał mieszkać tutaj na Zamku w Książ? Kilka lat temu znaleziono taki dokument w archiwum w Niemczech, który zawiera zapotrzebowanie na pomieszczenia w Zamku Książ. Akurat ten dokument jest nam znany i tam, no, poza dziesiątkami różnych osób, które są wymienione, przedstawione są te najważniejsze osoby, a więc miał być apartament Hitlera, apartament dla Göringa i apartamenty dla trzech feldmarszałków. Aby dostosować pałac dla potrzeb kwatery głównej, rozpoczęto jego przebudowę. Niwelowano jego urodę i zabytkowy charakter. Wchodzimy do sali balowej, największej na Zamku Książ, która powstała po dobudowaniu przez Hochbergów skrzydła zachodniego i północnego. Organizacja Totta przebudowała ją na obowiązujący wówczas surowy, neoklasycystyczny styl III Rzeszy. Postawiono kolumny, a nowy strop został podwieszony pod oryginalnym. We wspomnieniach, nie do końca precyzyjnych, ostatniego kasztelana zamku Fichtego czytamy.
W sali marmurowej sufit i stiuki miały być skute i zerwane. Profesor Grundmann, aby ochronić starą sztukę, zabronił wykonywania tych prac. W zielonym salonie zdjęto obrazy. Całe pomieszczenie, jak też czerwony salon z jego marmurową obudową, pomalowano na biało. Pokoje gobelinowy i włoski zostały przebudowane dla Führera i zaopatrzone w łazienkę. Z tunelu do pokoju gobelinowego została zainstalowana winda, żeby Führer, niewidziany, mógł udać się do pokoju. Schody zostały zlikwidowane i w miejsce tych schodów wybudowano dwie windy, które idą do piątej kondygnacji i maszynownia tych wind jest na strychu ponad piątą kondygnacją. A my się znajdujemy na pierwszej kondygnacji, na pierwszym piętrze. Natomiast tu obok jeszcze wybudowano okrągłą klatkę schodową o średnicy około 3 metrów. Koszt budowy Rize miał wynosić 130 milionów marek, czyli czterokrotnie więcej niż Wolfschanze w Kętrzynie. A już 22 września 1944 roku Speer pisał do adiutanta Hitlera, że na realizację całego projektu wydano już 150 milionów marek. Do czasu ukończenia robót, które przewidywano w sierpniu 1945 roku, organizacja Totta zaplanowała wykonanie przez robotników ponad 6 milionów dniówek. Do tej niewyobrażalnej pracy potrzebni byli robotnicy przymusowi i więźniowie obozów koncentracyjnych. Niedaleko Wałbrzycha znajdował się taki obóz, w Grossrosen. Jadę tam na spotkanie z panią Dorotą Sulą. Koncentrationslager Grossrosen, niedaleko dzisiejszej Rogoźnicy, powstał w 40 czy w 41 roku dokładnie? Obóz Grossrosen powstał w roku 1940. 1 sierpnia przyjechał pierwszy transport 100 więźniów, wśród których większość stanowili Polacy, 98 Polaków, dwóch Niemców. I odtąd zaczyna się historia filii KL Sachsenhausen, jaką był obóz Grossrosen. W pewnym momencie się usamodzielnił. Tak, po roku czasu w sierpniu obóz stał się samodzielnym obozem koncentracyjnym. Założony w pobliżu kamieniołomów. Potrzebna była tania siła robocza, stąd pomysł założenia obozu koncentracyjnego. Koncentrationslager Grossrosen to była, można powiedzieć, centrala, która miała swoje filie obozowe. Tak, od 1942 roku zaczynają powstawać podobozy. Wiąże to się z przenoszeniem przemysłu na Dolny Śląsk, no i z zapotrzebowaniem na tanią siłę roboczą. Od 1942 do końca funkcjonowania obozu Grossrosen, a więc do lutego 1945 roku, funkcjonowało około 100 podobozów, przy czym największy kompleks, składający się z 13 podobozów, opatrzony wspólnym kryptonimem AL Rize, znajdował się na terenie Gór Sowich. Jeden z tych obozów znajdował się w pobliżu zamku Książ Fürstenstein, co związane było z budową głównej siedziby Hitlera w Książu. A czy więźniowie tam pracujący wiedzieli, co wykonują? Wiedzieli, że kują skałę? Ale nie mieli pojęcia. Przeznaczenie tych obiektów, tej budowli. Specjalnie się też tym nie interesowali. Oni byli tak przemęczeni, wycieńczeni, że to zainteresowanie ograniczało się do przeżycia i do tego dnia codziennego. Przez te podobozy przeszło 13 tysięcy więźniów. Około 5 tysięcy zgonów jest udokumentowanych, więc te proporcje są olbrzymie, prawda? Tutaj jesteśmy przy dosyć złowrogim miejscu. To jest krematorium. A przecież to nie był Vernichtungslager, tylko obóz pracy. Zwłoki więźniów palono w tym krematorium. Tutaj przywożono również zwłoki więźniów z części podobozów, w tym z Rize.
spośród 13 podobozów Arbeitslager Riese większość zdemontowali sami Niemcy pod koniec wojny, ale i w miesiącach powojennych rozszabrowano także kilka z nich. Ten w Kolcach do dzisiaj zachował się w niezmienionym niemal kształcie. Te słupy wyznaczały granice obozowego życia. Od listopada 1943 roku na terenie byłej fabryki dywanów w Dernau mieścił się lager dla więźniów pracujących przy budowie kompleksu Riese. O nieludzkim życiu w obozie i o nieludzkiej pracy pisze w swoim dzienniku Abraham Kaiser, łódzki Żyd wywieziony z getta łódzkiego do Auschwitz, a stamtąd przywieziony tutaj do Arbeitslager Riese. Na dziedzińcu lagrowym kapo ustawiają nas grupami. Każda grupa pracuje w innej firmie i każda ma już swojego kapo wybranego przez majstra w miejscu pracy. Ci nie są groźni, z nimi też kapo z lagru wcale się nie liczą. Nie mają też oni w obozie większych praw od nas. Władze w obozie sprawują blokowie, a tamci pilnują tylko swoich grup przy pracy. Codziennie od 4 do 6 rano stoimy na dziedzińcu lagrowym i marzniemy. W tym czasie obozowi kapo przygotowują nas do apelu. Ustawiają grupy, uzupełniają stan grup, przerzucając ludzi z jednej grupy do drugiej. Każda z firm nadsyła co dzień różne zapotrzebowania na odpowiednią liczbę niewolników, haftlingów. Najgorzej, gdy się trafi do grupy, w której nie dla wszystkich starczy pracy, a stać bezczynnie w żadnym wypadku nie wolno. Kiedy niemiecki nadzorca dostrzeże takiego bezrobotnego, niezwłocznie stłucze go do nieprzytomności. Głównym zajęciem więźniów Arbeitslager Fürstenstein było drążenie sztolni pod zamkiem. Pierwsi przybyli tu z koncentracjonslager Auschwitz prawdopodobnie 26 kwietnia 1944 roku. Obóz powstał na wzgórzu niedaleko zamku. Czy jest jakaś konkretna data rozpoczęcia prac budowlanych, konstrukcyjnych tutaj na zamku Fürstenstein, czyli Książ? Wiadomo z relacji, że prace tutaj na zamku rozpoczęto albo pod koniec grudnia, albo na początku stycznia 1944 roku. I trwały do? Wszystko wskazuje na to, że trwały do pierwszych dni maja 1945 roku. Znajdujemy się w tej chwili na poziomie tarasów ogrodowych i tu przy wejściu do jednego z tuneli. Tak. Ile takich wejść było w ogóle? Tutaj na poziomie tarasów jest to jedno wejście, obok było wejście robocze, którym odstawiano urobek przy drążeniu szybu do podziemi, tych zasadniczych podziemi, które są 35 metrów niżej. Natomiast tym wejściem, które tutaj się znajduje, można wejść do zamku, do windy, która prowadzi na prawie wszystkie kondygnacje zamku, do klatki schodowej, która doprowadza do poziomu piwnic zamkowych i kawałek dalej było dojście do windy, która miała zjeżdżać do schron, do podziemi tych głównych zamkowych. Winda poruszać się miała głównym szybem wydrążonym na dziedzińcu przed zamkiem. W górnym odcinku powstało wyrobisko ogromnych rozmiarów, 20 metrów szerokości i 25 długości. Głębokość szybu to ponad 50 metrów. Łączył podziemia zamku ze sztolniami wykutymi pod dziedzińcem zamkowym. I właśnie do nich teraz zejdziemy. Wejście znajduje się na północno-zachodnim zboczu góry zamkowej. Na co dzień te sztolnie są niedostępne dla turystów, gdyż znajdują się w nich dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk – geofizyki i badań kosmicznych,
a co za tym idzie, bardzo precyzyjne urządzenia rejestrujące wszelkie zmiany fizyczne dotyczące naszego globu. I tutaj znajdujemy się nie pod zamkiem, tylko pod dziedzińcem zamkowym, poniżej dziedzińca 50 metrów. Ale w dalszym ciągu to jest pamiątka niedokonania właściwie, bo chociaż mamy tutaj wszystko pięknie wybetonowane, nie zostały ukończone te stolnie. Oczywiście nie zostały. Tutaj widać zbrojenia. Miał jeszcze powstać strop do pomieszczeń, które dopiero miały powstać tutaj. A właśnie, co tu miało być? Schron dla osób, które przebywałyby w zamku. Do tych pomieszczeń prowadzą trzy sztolnie ze zbocza północno-zachodniego i jedna ze zbocza południowo-wschodniego. Długość wszystkich wyrobisk podziemnych w kompleksie książ wynosi 950 metrów. Tak ogromne przedsięwzięcie, jakie realizowano w okolicach Wałbrzycha, wymagało nie tylko ogromnych nakładów finansowych i niewolniczej pracy, ale również infrastruktury i potężnych źródeł energii. Tutejsze kopalnie, koksownie i elektrownie pracowały nieprzerwanie pełną parą. Amerykańskie bombowce konsekwentnie niszczyły zagłębia Sahary i Rury, Drezno czy Kolonie. Bardzo precyzyjnie bombardowano Brzeg, Kędzierzyn czy Opole, ale ani jedna bomba nie spadła na Wałbrzych, Walim i Głuszyce. Niemcy pod koniec wojny posiadali 12 wytwórni paliwa syntetycznego. Między innymi w Wałbrzychu produkowano metanol i benzol, ważne produkty wyjściowe także dla paliw rakietowych. Na tej pięknej trasie kolejowej do Kłodzka znajdują się trzy duże tunele. A jak pisał Dieter Zeigert, ważnym elementem kwatery głównej było miejsce, w którym można by ukryć pociąg dowódczy Hitlera. Jesteśmy w Ludwikowicach Kłodzkich. To jest niesamowite miejsce, kiedyś tętniące życiem, dziś prawie puste. Przed wojną funkcjonowała tu bardzo duża i wydajna kopalnia Wenceslaus Grube, czyli Wacław. Jej wyrobiska to prawie 150 km. Pod ziemią była jednak bardzo niebezpieczna ze względu na obecność metanu, który w 1930 roku doprowadził do prawdziwej tragedii. W wyniku wybuchu zginęło wówczas 151 górników. Kopalnię zamknięto jeszcze przed wojną. Jaki związek z projektem RIZE miało to miejsce? Umówiłem się tutaj z Łukaszem Kaskiem, który od wielu lat odkrywa tajemnice tych okolic. Czy można powiedzieć, że Ludwikowice były najbardziej uprzemysłowioną częścią Eulengebirge? Można to śmiało powiedzieć, przynajmniej do 1945 roku ta dolina Ludwikowic, nazywana Fabryczną, to była jedna ulica w Europie, na której było 13 zakładów przemysłowych. Kopalnie, elektrownie, fabryki różnego rodzaju. Można przemysł tak powiedzieć. Zbrojeniowy także oczywiście. Jak najbardziej. Niemcy zainstalowali tu przemysł zbrojeniowy, fabryki amunicji, jeszcze fabryki materiałów wybuchowych. A to, co wygląda jak ruina po jakiejś świątyni. Tak, potocznie nazywana jest Muchołapką. Jak ma nie jedną nazwę, tak i wiele, można powiedzieć, hipotez przeznaczenia. Według niektórych chłodnia, typowa chłodnia przemysłowa. Według niektórych badaczy innych znowu podwieszona siatka. Na tej siatce wisi urządzenie, które ma zakłócać naturalną grawitację. A według jeszcze innych, typowo wojskowe
urządzenie. No, czyli tajemnica, trochę prawdy, trochę mitów. Dokładnie tak. Ta hala jest kompletnie zrujnowana, ale też nie wygląda na to, że nie była ukończona. Tu Niemcy coś produkowali. Dokładnie. Jesteśmy teraz w fabryce Dynamit Werke AG, gdzie produkowano materiał wybuchowy na kompleks Lisej nie tylko, a także normalnie amunicję na potrzeby frontu. No i specjalnie uzbrojona ta hala. Tak, jest już taka ciekawostka. Idziemy po oryginalnej podłodze, która została i którą, gdybyśmy uderzyli w nią jakimś tępym narzędziem metalowym, nie pójdzie żadna iskra. I to jest taki smaczek właśnie no, tamtego czasu, tego przedsięwzięcia. A właśnie, jak się ma w ogóle ten okręg, mini okręg przemysłowy Ludwikowic do projektu Lisej? Gdyby Lisej potrzebowało energii, czy to na kwaterę, jak niektórzy sądzą, czy też na zakłady zbrojeniowe podziemne, to tylko i wyłącznie dostawałoby to, by ją stąd. Była to potężna dolina, 13 zakładów przemysłowych na jednej ulicy, z kopalniami, z potężną infrastrukturą i bardzo blisko Lisej. Za górą Ludwigsdorf znajduje się już kompleks Gontowa. Prace budowlane w kompleksie Lisej rozpoczęto 1 listopada 1943 roku. 10 dni później przybył tutaj z inspekcją Nikolaus von Below, osobisty adiutant Hitlera z ramienia Luftwaffe. Chciał zobaczyć, jak przebiegają prace nad nową kwaterą dla Führera. Przybył tutaj również kilka miesięcy później i wtedy, szczerze mówiąc, zwątpił w sens całego przedsięwzięcia. Za wszystkie roboty budowlane, za konstrukcję odpowiadała organizacja Totta, której sztab mieścił się w tym właśnie pałacu. W planie, który w tych miesiącach krytykowaliśmy, była budowa wielkiej, nowej kwatery głównej Führera na Śląsku w rejonie Waldenburg, w skład której miał wchodzić również zamek Fürstenstein w posiadłości książąt Pless. Hitler bronił swego polecenia i kazał ją budować dalej przez więźniów z kacetów pod zarządem Spera. W ciągu roku dwa razy odwiedziłem ten obiekt i za każdym razem miałem nieprzeparte wrażenie, że ukończenia tej budowy nie doczekam. Próbowałem zainspirować Spera, żeby wpłynął jakoś na Hitlera, aby ten kazał przerwać budowę. Sper nazwał to rzeczą niemożliwą. Rozrzutne prace biegły tymczasem dalej, wtedy kiedy każda tona betonu i stali była gwałtownie potrzebna w innych miejscach. Kiedy Niemcy budowali ten blok betonowy, to chyba lasu tego dookoła jeszcze nie było. Mógł być, bo Niemcy przewozili drzewa w beczkach, specjalnie sadzone, które doskonale teren wokół takich budowli maskowały.
Aha, a jakie przeznaczenie było tej hali tu konkretnie? Przypuszcza się, że ten obiekt, w którym znajdujemy się, był takim sztabem dowodzenia, koordynacji tego, co działo się pod ziemią. On jest dokładnie nad kompleksem Osłówka. To jest kompleks drugi co wielkości po Włodarzu. A ile korytarzy zdołano wykuć? Bo to... No dziś szacuje się, że na dole pod nami jest ponad 1700 metrów bieżącego wykutego chodnika. A ile takich w ogóle obiektów jest w kompleksie Rize, dawnym kompleksie Rize? No w kompleks Rize wchodzi dzisiaj w skład 7 obiektów. Siódmy Zamek Książ, Osłówka, Włodarz, Sztolnie Walimskie, Góra Soboń, kompleks Gontowa. I oczywiście Jugowice Górne. Tak więc na podstawie dotychczasowych badań ustalono, że było co najmniej 7 kompleksów. Poznaliśmy ten w Książu. Pozostałe znajdowały się w Górach Sowich. Rzeczka. Kompleks przy drodze łączącej Walim i Rzeczkę. Długość sztolni 500 metrów. Jugowice Górne. Położony na południowo-zachodnich zboczach działu Jawornickiego. Długość sztolni 500 metrów. Włodarz. Położony na północno-wschodnich zboczach góry Włodarz. Największy kompleks. Długość sztolni 3000 metrów. Osłówka. Na południowych i wschodnich zboczach góry Osłówki. Długość sztolni 1700 metrów. Soboń. Położony na zboczach góry o tej samej nazwie. Długość sztolni 700 metrów. Sokolec. Na północnych i wschodnich zboczach góry Gontowa. Długość wyrobisk 750 metrów. A ten przedziwny obiekt, dosyć intrygująco wyglądający. To jest najbardziej tajemniczy obiekt na kompleksie Osłówka, rzekłbym nawet w całości kompleksu Rize. Czworokąt wylany betonem z różnego rodzaju śluzami, kanałami, prawdopodobnie połączonymi z podziemiami, o tak naprawdę nieznanym przeznaczeniu po dzień dzisiejszy. Choć raz jako przewodnik Osłówki oprowadzałem naukowców norweskich i oni mówili, że prawdopodobnie według nich jest to podstawa pod reaktor atomowy. Tak mi raz powiedziano. Jakieś przerażenie we mnie to wywołuje, bo to jest jakaś próba realizacji wizji szaleńca. Hitlerowskie Niemcy były szalone. To byli ludzie, którzy wierzyli, że do końca ostatnich dni są w stanie wygrać wojnę cudem. I byli tacy, którzy te fanaberie, fanatyzmy do końca spełniali, budując do ostatnich godzin przed wejściem Rosjan to, co i tak nie można było zbudować. No tu, gdzie jesteśmy, na pewno jest jakaś tajemnica, bo cały ten obiekt nigdy nie został tak naprawdę profesjonalnie przebadany i nie stwierdzono, co to właściwie jest, gdzie jesteśmy. Z tego piekielnego tunelu do nieco jaśniejszego pomieszczenia przechodzimy, obetonowanego. Co tu było? Betoniarnia, główna centralna betoniarnia, sześcian przykryty płytą, która tu jeszcze połamana w rogach właśnie została, leży. To powiedzmy przy tej okazji, że cały projekt Rize pochłonął niebywałe ilości materiału budowlanego. To nie tylko oczywiście 13 tysięcy więźniów stale tu pracujących i ich tragedia, ich katorżnicza robota, ale też zaangażowanie technologiczne właśnie materiału, stali, gigantyczne ilości. No Albert Speer, siedząc w więzieniu w Spandau, odbywając wyrok 20 lat pozbawienia wolności, napisał w pamiętnikach, że na obieg Rize III Rzesza zużyła więcej betonu niż na budowę schronów dla ludności cywilnej w samym 1944 roku w całych hitlerowskich Niemczech. Das war zweifellos die größte Unternehmung, denn es gab ja fast insgesamt mit Rize zusammengenommen 20 Hauptquartiere über ganz Europa verstreut, fast von der Atlantikküste, W3 beispielsweise, bis in den Norden südlich von Leningrad. Aber alle diese Quartiere hatten nicht das Ausmaß, was man hier zu entwickeln versuchte. Jeszcze 20 lat temu kursowały tutaj regularne pociągi, łącząc Świdnicę z Jedliną Zdrój. No ale zły stan torowisk spowodował, że zawieszono to połączenie. Natomiast istnieje do dzisiaj Sowiogórska Kolej Drezynowa i drezyną udamy się w stronę Włodarza.
Infrastruktura drogowa i kolejowa w tym rejonie była bardzo dobrze rozwinięta jeszcze zanim powstał projekt Rize. Jak pisze we wspomnieniach Albert Speer, podczas jego realizacji zbudowano w Górach Sowich dodatkowo 58 km dróg i 6 mostów. Zastanawiający jest fakt, że w liście do adiutanta Hitlera z 22 września 1944 roku pisał, że do wykonania tej budowy zużyto już wówczas 257 tysięcy metrów sześciennych betonu zbrojonego stalą i wydrążono 213 tysięcy metrów sześciennych sztolni. Natomiast z obliczeń bardzo skrupulatnego Piotra Kruszyńskiego wynika, że objętość dotychczas odkrytych sztolni to przeszło 97 tysięcy metrów sześciennych. Brakuje więc ponad połowy. Zaraz spotkam się z Krzysztofem Szpakowskim, który oprowadzi mnie po największym z kompleksów, po Włodarzu. Nielekko. Witam panie Krzysztofie. Okolica piękna, pełna tajemnic z przeszłości, więc wyjaśnijmy, dlaczego tutaj akurat się spotykamy. Bo było to jedno z najwyższych miejsc. Olbrzymie ilości materiały dowożone były koleją. I tutaj, gdzie jest ta kępa, tutaj znajdowała się bocznica kolejowa ze zwrotnicami. Stąd tory odchodziły w kierunku Włodarza. Czyli taka stacja rozrządowa, można powiedzieć. Bocznica, tak. Ani śladu po tym wszystkim. No, tak było budowane przede wszystkim, żeby też nie rzucało się w oczy. I to w kierunku Włodarza jedna z tych. W kierunku Włodarza, tak, oczywiście. To może pójdźmy tam, zobaczymy, co bardzo jest. Bardzo proszę, tak będzie najlepiej. To może sobie obejrzyjmy najpierw tę fotografię. Tak. Żeby ukonkretnić pewne miejsca w przestrzeni. To zdjęcie zostało wykonane wiosną 1944 roku, gdy nad Sudetami pojawiły się latające superfortece 15. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych stacjonującej we Włoszech. Były to bombowce B-17F oraz inne słynne samoloty II wojny światowej, ciężkie bombowce B-24 Liberator. Tuż po północy 3 marca 1944 roku wystartowały one z lotnisk południowych Włoch do lotów rozpoznawczych nad Opolszczyzną i Dolnym Śląskiem. Celem tych niebezpiecznych lotów było zlokalizowanie wytwórni paliw syntetycznych, ale nie tylko. Na zdjęciu bardzo dokładnie widać teren budowy Rize, baraki obozów pracy, samochody. To zdjęcie ma nacechowanie, gdzie można odczytać tak godzinę. Co do minuty, o której to było zrobione? 12.13, kompleks Włodarza i dzisiaj właściwie to sobie obejrzymy, cele przejdziemy. Dobra, to jedźmy. Po tej przejażdżce drezyną możemy kontynuować wątek kolejowy, tak bo jest. Tu w środku lasu, w masywie Włodarza widać resztki infrastruktury kolejowej. Tak, to są nasypy po torach kolejowych. Przy wszystkich tych torach, przy tych bocznicach były usytuowane wiaty, pod które wjeżdżały pociągi i rozładowywane były materiały potrzebne do budowy. A te bloki betonowe to pozostałość? To są właśnie po tych różnego rodzaju wiatach, pomieszczeniach, gdzie były składowane silniki, gwoździe. To jest początek w zasadzie budowy. Najwięcej tych zabudowań będzie tam dalej już, gdzie były roboty najbardziej skoncentrowane, ale tutaj się zaczynały magazyny. Stąd się tory rozchodziły na dwóch poziomach. Jedne
Jedne szły górą, a drugie tory schodziły w dół do poziomu tam, gdzie były sztolnie. Za chwilę pokażę panu prefabrykaty betonowe, które też były wykorzystywane po to, żeby przyspieszyć jak najbardziej tę budowę. No to może powiedzmy, jak one technologicznie funkcjonowały, to znaczy w wydrążony tunel tak. Wstawiano te łuki, tak? Tak, wylewano ściany boczne, na których opierano te łuki i przestrzeń między tymi łukami żelbetowymi a ociosem wypełniano betonem pod ciśnieniem. Jako pierwsi pokazujemy Państwu profile sowiogórskich podziemi. Odnalazł je Piotr Kruszyński w niemieckich archiwach. Pochodzą ze sprawozdań organizacji Totta o postępach prac na tym terenie. Widzimy na nich, że największe wyrobiska miały być podzielone i tworzyć całkiem niewielkie pomieszczenia. Widoczne jest również zastosowanie tych żelbetowych łuków. Natomiast ten dokument, znany już wcześniej, pochodzi z pracowni architektonicznej Schmelhera i pokazuje, jakie budynki miały się znaleźć na powierzchni i w jakiej ilości. No i czasami spotykamy takie, no, fragmenty muru cyklopowego, gdyby to nie były skamieniałe worki cementu. Worki z cementem, tak. To jest miejsce, które my umownie nazywamy betoniarnią. Znajdują się tutaj trzy największe pryzmy betonu. W każdej z tych pryzm było złożonych ponad 100 tysięcy worków cementu. A czy to prawda, że jeszcze po wojnie odzyskiwano cement z tych skamieniałych częściowo pryzm? Jak widać, ja to pamiętam osobiście. Ja pamiętam, jak było to bardzo popularne tutaj wśród mieszkańców, że po cement się jeździło do lasu. I dochodzimy do końca w zasadzie tego węzła kolejowego, bo dalej już nie ma możliwości, żeby kiedykolwiek tam kolej jechała, ale dochodzimy najbardziej... Do wielkiej konstrukcji betonowej. Dokładnie tak. Do wielkiej konstrukcji. Słyszałem, że to tutaj była kruszarnia urobku. Wszędzie były kruszarnie przy wszystkich wyrobiskach, dlatego że Niemcy wykorzystywali ten kamień, ten urobek, mieli kruszarki i po selekcji traktowano był jak materiał budowlany. No tak, tłuczeń na budowę dróg, dokładnie tak. A resztę to właśnie tworzono te platformy. Nasypy, którą widać tutaj zresztą też. I to prawdopodobnie była konstrukcja, coś w rodzaju silosu, z którego nasypywano automatycznie na wagony ten kamień. Po rozsadzeniu skały grupa uprząta kamienie rękami. Inni zajęci są karczowaniem lasu i usuwaniem pni. Następna partia rozładowuje wagony z cementem. Podobnie pracuje grupa przy wysypywaniu kamieni z lor. Lory dojeżdżają na sam skraj góry, gdzie podtrzymywane są drągami przez część grupy, aby nie spadły w przepaść podczas kipowania. Po kipowaniu kamienie szuflami zrzuca się w dół. W miarę jak wąwóz ulega zasypaniu, przesuwa się tor do nowo powstałego brzegu za pomocą specjalnych drągów knypli. Jeszcze inna grupa kipuje piasek, który dla nieznanych celów gromadzi się tutaj w dzień i w nocy. Praca odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne. Czy deszcz, czy śnieg, czy mróz, praca musi być wykonana. Rzadko kto posiada jeszcze koszulę i kalesony. Niektórym pozostały jakieś żałosne strzępy. Wszy jedzą nas żywcem. Pracujemy dosłownie nago i boso. Całe nasze ubranie składa się z cienkiego drelichowego pasiaka i zdartych trepów. Ze wszystkich obozów wchodzących w skład Arbeitslager Riese, Wolfsberg był największy. W dniu 22 listopada 1944 roku przebywało w nim 3012 więźniów. Tutaj też wydrążono największą ilość sztolni ze wszystkich kompleksów Riese.
wszyscy, którzy pracowali w środku, to byli albo specjaliści Niemcy, albo to byli więźniowie, którzy potrafili pracować tym młotem pneumatycznym. Tych było bardzo mało, a najwięcej było więźniów, którzy z prawej i z lewej strony wózka ładowali gruz wydobyty ze ścian i ładowany na ten wózek z jednej i z drugiej strony. Potem ten wózek pod lekkim skosem, ale przy pomocy dwóch więźniów spychali ten wózek do wyjścia z tego tunelu. A tam za tym były już ułożone hamulce. To były takie trójkąty. Dwoje ludzi, najpierw troje ludzi, potem dano czworo ludzi. Te wózki kontrolowały, wypychały na przepaść. I wysypywano tam. Kip lora to musiała wykiprować. I wychodziła ta lora pod letnim stosem, myśmy ją hamowali i całkowicie zatrzymowali nad przepaścią. Bo tam już były usypy takie tego białego kamienia. I my, naszym zadaniem było, jak wózek nadjechał, zahamować, przewrócić, odjechać około 10 metrów, zawrót był i pchać do tunelu z powrotem. No. Więc spychało się niekiedy, bywało tak, że urwał się wózek po prostu i kolibował na dół. To wtedy grupa, która mogła się spodziewać kary śmierci, traktowana jako sabotaż. To przerażające i ogromne przedsięwzięcie. Czy hitlerowcy próbowali stworzyć tutaj coś w rodzaju arki, w której przetrwałoby dowództwo III Rzeszy? Takie swoiste, podziemne centrum ich świata? Dopiero wiosną 1945 roku postanowili w te podziemia przenieść produkcję zbrojeniową. Potwierdza to dokument znaleziony przez Piotra Kruszyńskiego w archiwach w Pradze. Do czego tak naprawdę miało służyć wcześniej? Jak długo te dziesiątki tysięcy ludzi miałyby przebywać pod ziemią? Bardzo kosztowne prace budowlane trwały tutaj do samego końca wojny. Po co? Czy Niemcy stracili głowę i instynkt? Die Menschen haben das gemacht, was ihnen gesagt wurde. Ansonsten wären sie ja Dingen ausgesetzt gewesen, die sie nicht beurteilen konnten. Sie wären weg vom Fenster gewesen, man hätte sie möglicherweise verhaftet wegen Ungehorsam und ähnlichen Dingen. Letztendlich hat man hier am Ende auch gebaut, weil der Reichsverteidigungskommissar, das heißt der Gauleiter in Breslau, bestimmt hat, dass die im Ende März, Mitte April muss es gewesen sein, aufgegebenen Bauarbeiten für Riese genutzt werden, um Waffenproduktion für Infanteriewaffen, Panzerabwehrwaffen und Ähnliches in den Stollen vorzunehmen, die dafür geeignet waren. Do ówczesnego Waldenburga, a więc do Wałbrzycha, pierwsze oddziały 21. Armii I Frontu Ukraińskiego wkroczyły 8 maja 1945 roku. Można powiedzieć, dopiero 8 maja
zważywszy na fakt, że 2 padł Berlin, a 4 dni później poddała się Festung Breslau, twierdza Wrocław. W samym Wałbrzychu i w okolicy Niemcy nie stawiali zbrojnego oporu. Doszło tylko do kilku potyczek. Bitte, komm hier! Entfernung 500 Meter! 100 Schuss! 8 maja 1945 roku rozeszła się lotem błyskawicy wiadomość, że armia radziecka wkroczyła do miasta. Początkowo jednak nie dawaliśmy temu wiary, bo nie było słychać żadnych strzałów. Ale gdzieś po godzinie widzimy, jak małe oddziały wojsk niemieckich uciekają z Gaju na Mieroszów, a za nimi w odległości może 500 metrów jadą radzieckie czołgi, które co kilkanaście sekund strzelają z działu. Niemcy odpowiadali ogniem karabinów maszynowych. W pewnym momencie, po kilku wystrzałach, zapalił się domek, z którego Niemcy osłaniali swój odwrót. Opór błyskawicznie został zlikwidowany, a czołgi ruszyły dalej. Nie padł już w mieście ani jeden strzał. Tak mogła wyglądać jedyna w mieście wymiana ognia i prawdopodobnie ostatnia, jedna z ostatnich wymian ognia podczas II wojny światowej, gdyż stanowiła część wielkiej operacji rozpoczętej dzień wcześniej, 7 maja, przez Armię Czerwoną, operacji praskiej. W czerwcu 1945 roku przybył do Walimia pan Kazimierz Wiśniowski. Kiedy pierwszy raz pan wszedł do jakiejś sztolni? To było, jak przyjechaliśmy tutaj. To było gdzieś na początku trzeciej dekady czerwca. No, dokładnie pamiętam, prawda, to tyle lat. 67 lat już, nie? Ale tam były posterunki radzieckie, wojskowe. Oni tam wyciągali coś, żołnierze tam, saperzy. Wyciągali coś z tych tuneli, prawda, z tych sztolni, tam różne rzeczy, dynamit wyciągali, w skrzynkach takie małe były te laski dynamitu. Penetrowali właśnie tymi, sprawdzali, czy min nie ma, prawda, ładunku jakiś. Ale puścili nas na kawałek tam, przy pomocy tych, oni mieli lampy górnicze na tym. Tam były tylko wagoniki, te kolewy te, którymi wywodzili gruz. Porzucone łopaty, świdry wiertnicze, węże od kompresorów. Na zewnątrz stały 2 wielkie kompresory. Te kompresory stały do 1947 roku. No, rozmawiamy na cmentarzu, gdzie leżą ci, którzy zmarli w czasie tej budowy. I są tu mogiły właśnie häftlingów. No tu jest prawdopodobnie leży 4700 osób. Można śmiało powiedzieć, że latem 1945 roku Wałbrzych spotkało szczególnego rodzaju wyróżnienie. Oto komendantem wojennym tego niewielkiego miasta został sam generał Paweł Iwanowicz Batów, legendarny dowódca 65. Armii, wsławionej bojami pod Stalingradem i Kurskiem. Po 1955 roku Batow był szefem sztabu Wojsk Układu Warszawskiego. Mieszkał w Wałbrzychu przez 2 lata, ale nie mieszkał sam, łącznie z 15 tysiącami żołnierzy sowieckich. I tutaj rodzi się pytanie, ważne pytanie.
co sprawiło, że te okolice stały się tak cenne dla zwycięskiej armii. W pierwszych miesiącach po upadku III Rzeszy wałbrzyskie ulice wypełniał różnojęzyczny gwar. Przez miasto przejeżdżały oddziały wojsk sowieckich, ale również polskich. Przechodziły grupy jeńców i więźniów z pobliskich obozów. Wszyscy w pierwszym odruchu szukali najkrótszej drogi do swych krajów, domów i rodzin. Wśród nich przede wszystkim byli Niemcy, ale również Rosjanie, Francuzi, Anglicy, Węgrzy, Słowacy oraz nieliczni nowi gospodarze tego terenu, Polacy. Armia Czerwona zajęła Wałbrzych w nienaruszonym stanie. Obeszło się bez walki, mimo że ta część Sudetów broniona była znacznymi siłami. W połowie kwietnia 1945 roku pod Wałbrzychem miało swą siedzibę dowództwo 17. Armii wchodzącej w skład Grupy Armii Środek marszałka Schirnera. Długo można wyliczać związki taktyczne i dowódców, którzy mieli bronić Sudetów. Może Rosjanom właśnie o to chodziło. Znajdował się w zasięgu sowieckiej artylerii, ponieważ front od kilku miesięcy stał na wysokości Strzegomia. Jednak poczekano do kapitulacji Berlina i bez walki przejęto wszystko w nienaruszonym stanie. W końcu Batow był nie lada taktykiem. Dlaczego Wałbrzych posłużył jako garnizon ówczesnej Armii Czerwonej, bo tak się jeszcze nazywała. Dlaczego tu zostali? Bo była rozwinięta infrastruktura i logistycznie miasto było przygotowane do przyjęcia wielu tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej i jednostek. Czy można powiedzieć, że planowali Rosjanie również intensywną eksploatację tych dóbr, które kryła ta ziemia, które określały potencjał przemysłowy. I to, co było na ziemi. Tutaj były nowoczesne zakłady przemysłowe. Tutaj produkowano części, elementy do silników samolotowych. Tutaj produkowano w Hucie Karol części do najlepszych typów czołgów, mechaniczne i silnikowe. Tutaj były kopalnie. To była energia elektryczna. Tu była elektrownia potężna, tu były gazownie. To Wałbrzych zaopatrywał Breslau, Wrocław w gaz i to w czasie oblężenia. Także Rosjanie o tym nie wiedzieli. I Rosjanie chcieli mieć to miasto niezniszczone, bo tak się już zachowali też na Górnym Śląsku. Obchodzili, okrążali i zabierali to, co najlepsze, wówczas im potrzebne. Armii Czerwonej towarzyszyli liczni specjaliści z różnych dziedzin nauki. Prawdopodobnie był wśród nich także 34-letni porucznik Georgij Nikolajewicz Florow. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Florow to współtwórca radzieckiej bomby atomowej. A właśnie wtedy Rosjanie bardzo intensywnie rozwijali swój program budowy superbomby. Musieli również doskonale wiedzieć, że rejon Wałbrzycha i Gór Sowich był w szczególnym centrum zainteresowania Ministerstwa Uzbrojenia i Amunicji. Już od 1942 roku otwierano tu filie zakładów zbrojeniowych.
Do Dzierżoniowa trafiła firma Hagenux z Kilonii, produkująca sprzęt łączności dla marynarki wojennej. W Bielawie zainstalowała się część koncernu Boscha ze Stuttgartu, zakłady Kruppa i Telefunken, w Ząbkowicach Śląskich zakłady AEG, do Zakrza koło Kłodzka trafiły zakłady lotnicze VDM. Na polecenie ministra lotnictwa Rzeszy do Głuszycy zostały przeniesione zakłady Kruppa z Essen, gdzie produkowano części do myśliwca odrzutowego Messerschmitt. Do ścinawki średniej przeniesiono zakłady Patton, które produkowały części do rakiet V2 i wiele innych. Co Rosjanie stąd wywieźli, prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Wiemy natomiast, że tutaj znaleźli tak bardzo poszukiwane przez nich paliwo. Pozostałe grupy specjalistyczne to była kwestia wydobycia uranu w Wałbrzychu i w okolicach. I to było też powodem zainteresowania się tymi terenami, bo Związek Radziecki przystępował do konstrukcji własnej bomby atomowej. Tak, i od w tym czasie już były eksploatowane nie tylko Kowary, ale i tutejsze gniazda uranowe. Stworzono tego przedsiębiorstwo, no, dobrze funkcjonujący aparat i ochrony tych miejsc, i doboru ludzi, i wydobycia, i transportów do ówczesnego Związku Radzieckiego. Zapewne odkryli to bogactwo uranowe, wiedzieli o nim, myślę, że też trochę wcześniej, bo to nie była wielka tajemnica dla specjalistów, że w tym rejonie znajdują się te związki uranowe. Nie potrzeba nic. Spróbujemy. Ostatnio dwa dni temu wprowadzaliśmy i światła, i kable, i kamery, i to jest głodzisienka, to jest skalę wydzierżoną. Otwór. Tak też zrobimy. Jesteśmy w fazie bardzo ciekawej szykowania pewnej akcji. Może nie za bardzo skomplikowanej, ale bardzo znaczącej. Chcemy zobaczyć, co jest pod nami. Tu niedawno dokonano kilku odwiertów i okazało się, że odkryto nieznaną do tej pory sztolnię. I to jest sensacja. Kiedy byście dokonywali tych odwiertów dokładnie? Było to w ubiegłym roku, we wrześniu, dokładnie przy zlocie eksploatorów 25 września. I co? A w jaki sposób w ogóle znaleźliście miejsce, gdzie trzeba by wiercić po to, żeby zakończyła się cała akcja sukcesem? Miejsce było takie dość znane, widoczne, dlatego że tam na około 150 metrów poniżej jest taki wgryz w górotwór, po czym widać jakby wysadzone fragmenty takiej sztolni, jakby takie zapadliska. Postanowiliśmy to sprawdzić właśnie poprzez zrobienia pierwszego odwiertu 50 metrów poniżej. No i już tamten odwiert pokazał nam, że faktycznie jest sztolnia. Co ciekawe, ona jest wyposażona. To znaczy spuściliście od razu kamerę żeby zobaczyć, tak? Tak. No, my dzisiaj powtarzamy trochę ten sam zabieg, może bardziej doskonałym urządzeniem i troszkę amatorsko, ale szalenie precyzyjnie sporządzone. To jest sztolnia, która jest taką normalną, taką jak są u nas, około 2,5 metra wysokości, około 2,5 metra szerokości, ale właśnie wyposażona w torowiska, w lutnie, czyli te rury do wentylacji, kable elektryczne. Tak wygląda to miejsce 28 metrów pod ziemią. Nikt nie zaglądał do tej sztolni od prawie 70 lat. Jakie tajemnice skrywają jeszcze góry Sowie? Archiwa za wschodnią granicą są wciąż niedostępne, a czas zaciera ślady. Rize znaczy olbrzym. Czy poznamy kiedyś całą prawdę o nim?